Bardzo ciekawym modelem stopera jest stoper do peletów. Każdy, kto próbował łowić na pelet, doskonale zdaje sobie sprawę, że standardowe stopery nie nadają się do tego. Z myślą o łowiących na pelety z dziurką wymyślono te stopery. Zademonstruję, jak używać tego stopera. Do klasycznego zestawu, tutaj jest akurat węzeł bez węzła, montujemy pelet, umieszczam stoper na włosie, no i zestaw jest gotowy. Szerokie ramiona tego stopera powodują, że pelet z dziurką doskonale się trzyma na takim zestawie. Naprawdę nie ma obawy, że spadnie. Być może nie wszyscy o tym wiedzą, ale stopery do peletu mają jeszcze jedną fantastyczną cechę. No, dzięki nim możemy przedłużyć sobie włos. Zademonstruję. W tym przypadku zdecydowałem się na użycie dwóch kulek, obu tonących. No i jakby okazało się, że włos jest odrobinę za krótki. Ja bym takiego zestawu nie użył. I teraz, co zmienia użycie stopera do peletu? Bardzo łatwo urywam stoper. I właśnie o długość tego stopera za chwilę przedłużę sobie włos. Doskonale wszedł do środka. Zestaw jest idealny.